Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie. Słuchajcie, dzisiaj kolejny film z serii propozycja zestawu komputerowego w danym przedziale cenowym. Było sporo pytań o komputery w przedziale 5-5,5 tysiąca złotych, także taki też zrobiłem, dokładnie za 5500 z kawałeczkiem małym. Oczywiście ten zestaw można modyfikować, także to jest moja propozycja, także pamiętajcie o tym. To jest propozycja, którą ja bym akurat wybrał i kupił. Niekoniecznie taka, która może Wam odpowiadać. Także też weźcie pod uwagę to, że zestawy, które są oferowane przeze mnie, są robione subiektywnie pod moim kątem. Ja uważam, że taki jest ok, natomiast Wy niekoniecznie musicie uważać. Oczywiście zestaw wybrałem na Intelu, także tutaj nie ulega to wątpliwości, że nie ma sensu patrzeć w stronę AMD przy takim budżecie. Oczywiście nikomu nie zabraniam kupować tutaj procesora i płyty AMD, także zwolennicy tej marki mogą spokojnie sobie tutaj to zamienić. Słuchajcie, procesor, jaki wybrałem, to jest i7, czyli 477K Haswella. Dlaczego akurat i7, a nie i5? Ponieważ tutaj ten zestaw raczej kierowany jest moim zdaniem i pod gry, i pod rendering, oczywiście obróbkę jakichś filmów, wideo, nagrywane gameplay. Jeżeli są duże pliki, w zależności od tego, czym nagrywacie, tak naprawdę, jeżeli nieważne, czym nagrywacie, ale 40-minutowy czy półgodzinny film nagrany, nawet tutaj Mirrorless Action spokojnie potrafi ważyć troszkę i przyda się tutaj dodatkowe cztery wątki, żeby obrobić ten filmik najpierw, a później zrenderować oczywiście. Także moim zdaniem to jest dobry wybór, natomiast powiem Wam szczerze od razu tak, że 4670 spokojnie da radę sobie w grach, bez niczego, nawet do gier będzie lepszy, ponieważ tutaj te cztery wątki czasem potrafią przeszkodzić, aniżeli pomóc. Natomiast przy prostym, małym renderingu, takim jak gameplay, również da sobie radę bez najmniejszego problemu. Różnice nie będą naprawdę wielkie, jeżeli chodzi o jakość, o długość renderowania, także też weźcie to pod uwagę. Dalej, płytę, jaką wybrałem, również oczywiście to mówię, to jest wybierana pod moim kątem. Gdybym ja kupował taki zestaw, taką płytę bym wybrał. Oczywiście możecie wybrać tańszą płytę, która będzie kosztowała 150-200 zł, nawet taniej. I również da sobie radę z podkręceniem tego procesora, nie będzie to żadnego problemu. Powiem Wam szczerze tak, że przy wyborze płyt tak naprawdę pod Haswella głównie, oczywiście proponuję jednak chipset Z87, ponieważ on nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o podkręcanie. Ma lepsze zazwyczaj fazy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powiem Wam tak, te płyty wybierajcie pod swoim kątem, pod względem złącz, ilości złącz SATA 3, USB 3.0, wejść USB 3.0 na przedni panel i innych rzeczy. Także pod tym kątem wasze płyty sobie tutaj dobierajcie pod wasze konfigi, ponieważ każdy ma inne wymagania. Ja akurat wybrałem Maximusa 6 Hero, moim zdaniem bardzo fajna płyta. Nie jest super droga, naprawdę cena jak na płyty pod Haswella jest w miarę, że tak powiem, rozsądna. Nie wiem, że to jest tania płyta, ale jest rozsądna. Naprawdę fajna płytka, dobrze się na niej podkręca. Macie, zobaczcie, aż 8 złącz SATA, także naprawdę tutaj powiem Wam, że nie zabraknie nikomu. Panel tylny, zobaczcie, na panelu tylnym również powinno być ok. Mamy 4 USB 2.0, 4 USB 3.0. Mam oczywiście wejście HDMI, jeżeli ktoś by chciał używać zintegrowanej karty graficznej w procesorze. Natomiast tutaj wiadomo, że każdy będzie używał dedykowanej tak czy inaczej. Także mamy również fajny chip audio XFI Supreme, także będzie lepszy dźwięk na płycie, jeżeli chodzi o audio oczywiście. Naprawdę, moim zdaniem bardzo fajna płytka i ja ją polecam. Ale jak mówię, możecie kupić tańszą i w tym momencie pieniążki dołożyć na przykład do większego dysku SSD, czy też do lepszej karty graficznej. Od Was to zależy. Dalej, pamięci 8 GB. Tutaj nie ma sensu najmniejszego kupować większej ilości jak 16 GB. Strata pieniędzy. Wybrałem akurat tutaj pamięci Patriota Viper, taktowane 1866 MHz. Dla takich ludzi, którzy chcieliby te pamięci sobie podkręcić, ewentualnie jeszcze wyżej, czy też używać wyższych taktowań jak 1600. Pamiętajcie, że natywna szybkość pamięci wspierana przez procesor Haswell jest to 1600 MHz, także tutaj naprawdę wielkiej różnicy, o ile jakąkolwiek nie zauważycie, jeżeli będziecie podkręcali taktowania pamięci. Oczywiście w benchmarkach tak, natomiast na co dzień, w użytkowaniu codziennym nie bardzo. Dalej, dysk twardy, wybrałem akurat tej Corsair Force 120, Force GT oczywiście, 120 GB. 120 dlatego, że tak, to wystarczy na system i na większość podstawowych programów, które na co dzień używacie. 60 moim zdaniem jest już za mała. Ja przykładowo wiem po swoim doświadczeniu, że 60 GB to jest za mało na system, na podstawowe programy, a wszystkie podstawowe właśnie instaluję na dysku systemowym. Ja bym nawet się pokusił o stwierdzenie, że 160-180 GB jest optymalne i tam możecie nawet postawić sobie jakąś jedną, dwie gierki. Natomiast tutaj, jeżeli zdecydujecie się na przykład na procesor 4670K i tańszą płytę główną, na przykład MSI
G43, powiedzmy, Z87 G43, która również da sobie radę z podkręceniem tego procesora. Możecie dołożyć sobie do drugiego dysku, na przykład SSD, czy większego dysku SSD i tam umieścić wasze gry. Także od was to zależy. Na dane wziąłem 500 GB Calvert Blue WDK oczywiście. Pamiętajcie, że tutaj to zależy też również od was, czy potrzebujecie więcej miejsca, czy nie na magazyn, także tutaj możecie wziąć 1 TB, 2 TB, od was to zależy. Karta graficzna MSI, słuchajcie, GTX 770 Gaming Edition. Bardzo fajna karta, ładnie będzie się komponowała kolorystycznie z płytą i z resztą komponentów. Chłodzenie Twin Frost 4, bardzo fajne i wydajne. Być może temperatury nie są najniższe i są przykładowo lekko wyższe jak na gigabajcie, natomiast zdecydowanie będzie ta karta cichsza, także tutaj naprawdę wasze uszy będą wam za to wdzięczne. Fajna karta, naprawdę polecam, jeżeli ktoś szuka wydajnej karty. Oczywiście, kolejna uwaga, oszczędzając na płycie i na procesorze, możecie spokojnie sobie tutaj, czy ewentualnie, jeżeli nie chcecie kupić dysku SSD, bo wam jest niepotrzebny. Ja akurat uważam, że to jest niezbędne w moim komputerze. Natomiast przykładowo, nie kupując dysku SSD, oszczędzając na płycie, na procesorze, możecie dołożyć sobie do karty GTX 780. Także też od was to zależy. Pamiętajcie, jeszcze raz to powtórzę, to jest zestaw ustawiany przeze mnie, pod jak gdyby moje widzimisię. Dalej, zasilacz to jest akurat tutaj nazwany jako Enermax, natomiast nie jest to Enermax, a Lepa. Oczywiście to jest ta sama firma, ponieważ Enermax produkuje, to jest marka, Lepa to jest marka Enermaxa. Jest to zasilacz G650 modularny, także naprawdę, słuchajcie, moim zdaniem przyzwoita cena, 360 zł niecałe, fajny i wydajny zasilacz, także jego akurat tutaj polecam. Dalej, obudowa, akurat ja wybrałem Arc MIDI tutaj R2 Fractala, naprawdę fajna obudowa, znaczy nie jest duża, dość takich skromnych rozmiarów, natomiast jest tak zaprojektowana, że pomieści wiele, do tego możemy sobie spokojnie tutaj umieszczać chłodzenia a la wodne. Możemy radiator na górze, na przodzie umieścić obudowy, nie ma problemu, pomieści naprawdę ta obudowa wiele, ma fajne przyciemnione okno, recenzję tej obudowy widzieliście na pewno na moim kanale, także jeżeli nie, to zapraszam i powiem wam szczerze, naprawdę w tej cenie jest to dość fajny wybór. I ostatnia rzecz jest to chłodzenie, wybrałem akurat czerwonego Fantexa, dokładnie nie pamiętam modelu, poczekajcie, to jest 12DX, tak? A, TC12DX, tak. Tak, również recenzję tego chłodzenia możecie zobaczyć na moim kanale. Bardzo fajne, zgrabne i fajne chłodzenie. Także spokojnie da to sobie radę ze schłodzeniem tego procesora podkręconego. Oczywiście chłodzenie możecie wybrać sobie inne, nie ma problemu. Tutag możecie wybrać na przykład Noctua NH-U12S, czy też na przykład możecie wybrać sobie Alpelfen K2. Także większe takie chłodzenie, które jest o wiele wydajniejsze od tego i cichsze, podejrzewam. Także tutaj wszystko zależy od budżetu oczywiście. Wybrałem kolor czerwony oczywiście, żeby pasował pod płytę i pod kartę. A mamy okno w obudowie, także z pewnością wasze oczy to docenią. Słuchajcie, także tak wygląda mój zestaw, około 5500 zł. Oczywiście, jak mówię, możecie sobie modyfikować, jeżeli 5500 jest za dużo, chcecie za 5, obetnijcie sobie na dysku twardym, weźcie sobie na przykład SSD-ka, nie na dysku twardym, a na SSD, 60 GB, tylko na system i wyłącznie, na przykład tańsza płyta, tańszy procesor i w tym momencie macie zestaw już skrócono te 500 powiedzmy złotych. Także od was to zależy. Słuchajcie, przypominam jeszcze raz o promocji, jaka obowiązuje dla moich widzów, także tutaj oczywiście pod opisem tego filmu będzie umieszczony komentarz dotyczący tej promocji w sklepie Morale.net. Jeżeli zdecydujecie się właśnie na zakup tego zestawu w sklepie Morale.net, macie darmową wysyłkę lub też składanie komputera czy też pendrive'a za jedną symboliczną złotówkę. Natomiast jedna rzecz bardzo ważna, w ciągu 1-2 miesięcy jeszcze proponowałem wam nie wybierać składania komputera za złotówkę, ponieważ dział Morale.net tutaj Morale.net przebudowuje dział montażu, montowni i mogą być duże opóźnienia, jeżeli chodzi o składanie komputera, który będzie wysłany do was. Także raczej proponuję wybrać sobie pendrive'a za złotówkę, ale tak macie, używając drugiego kodu, macie oczywiście darmową wysyłkę, także tutaj macie darmową wysyłkę, macie pendrive'a, nie wybierzcie w ciągu najbliższych 2 miesięcy składania komputera, ponieważ jak mówię, będziecie czekali na niego dość długo i później niepotrzebnie będziecie się tylko denerwowali. Także słuchajcie, opis tej promocji i opis, oczywiście wszystkie tutaj linki do podzespołów, do tego zestawu znajdziecie w opisie tego filmu. Tyle ode mnie na dzisiaj, bardzo wam dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.